Dzień dobry, witam Was z 34 z Manhattanu, godzina 8 rano. Dzisiaj mamy 15 luty, wczoraj były walentynki. Jest dosyć ciepło, a idę na kawę i będę dzisiaj dla Was nagrywać vloga pod tytułem Dlaczego rok temu nie udało mi się w real estate. Dobrze by było złapać kawę w Starbucksie. Chociaż nie jestem jakimś tam starbucksowym potworkiem, dlatego że byłam, ale odkąd zaczęłam chodzić po naprawdę dobrych kawiarniach na West Village, to szkoda mi było dać pieniądze na Starbucks. Ale dobrze by było jakąś kawę złapać. Czekajcie, złapię kawę i zaraz do was wracam. Idę do Starbucksa, także zamówię kawę. Złapię pistachio latte. Nie wiem, czy ktoś z Was próbował pistacjową latte, ale jest bardzo dobra w Starbucksie, także czasem sobie trzeba pozwolić na coś słodkiego. I zaraz do Was wracam, będę Wam wszystko mówić. Mamy taką inflację, że kawa w Starbucksie to już jest 7 dolarów, czyli no, kiedyś płaciłam 5, teraz płacę 7, także naprawdę sporo. No ale jak to się mówi, to już jest taka kawa dla milionerów, bo jak chcesz być milionerem, musisz się obracać wśród drogi grzeczy. Nie no, taki żart z rana oczywiście. Wracając do tematu nieruchomości, wracając do tematu o tym, o czym tak naprawdę ma być ten kanał, to tutaj też chcę z Wami być transparentna i myślałam, że zrobię taką pierwszą część i nagram Wam, dlaczego zrezygnowałam z nieruchomości, ale też dlaczego mi się nie udało. Przeczytając dosyć wiele książek na temat osób, które osiągnęły sukces w życiu, było bardzo często, była taka jedna kwestia poruszana, właśnie to, że osoby, którym się udało, milionerzy, osoby, które osiągnęły bardzo duży sukces, które są teraz słynnymi influencerami, nie tylko, upadały wiele razy, ale się podnosiły i popełniały mnóstwo błędów. I dzięki tak naprawdę tym książkom zrozumiałam, że to jeszcze jest nie koniec, że mogę coś zrobić w tym kierunku. A zrobiłam sobie tak naprawdę przerwę, powiedzmy nawet, mogłabym powiedzieć, że zrobiłam sobie przerwę rok i ta przerwa mi też pomogła. Pomogłam po prostu przemyśleć pewne kwestie. Ale pierwszą rzeczą, przez którą mi się nie udało, to mogłabym powiedzieć, że real estate, czyli nieruchomości, to jest twój biznes. Jeżeli ty nie masz planu na biznes, to możesz wiedzieć, że nie jestem tutaj osobą, która będzie mówiła Wam o procentach, ale mogłabym powiedzieć, że nawet 70% to jest, według mojej opinii, według tylko mojej opinii, to jest sam biznes plan. Czyli trzeba mieć biznes plan. Wykonanie to jest jedno, ale sam biznes plan to jest dużo. Ja nie miałam tego planu i nie zdawałam sobie z tego sprawy, że właśnie nieruchomości to jest tylko i wyłącznie twój biznes. A myślałam, że to jest... W zasadzie to ja nawet nie wiem, co ja myślałam. I tutaj, mówiąc szczerze, przez brak planu na cokolwiek, na jakikolwiek cel, na jakikolwiek biznes, to już skazuje nas na porażkę, bo właśnie przez to, że nie mamy tego planu, nie mamy tego biznes planu. Chciałam też tutaj dodać, jak już nagrywam tego vloga, że ta kamera, ona wygładza twarz, także moja twarz w rzeczywistości taka wygładzona nie jest. Jak będziecie, i co mnie bardzo denerwuje, to ustawienie, ponieważ raz widzę, że mam gładką twarz, a raz widzę, że mam jakieś zmarszczki, pryszcze i nie tylko, ale to jest normalna rzecz, przecież my wszyscy mamy zmarszczki, my wszyscy, ja chciałam tutaj pokazywać rzeczywistość, a nie pokazywać się z ładnej strony. Ja nie mam idealnej cery, także nie myślcie sobie, muszę zmienić to ustawienie, bo mnie denerwuje, no ale chciałam Wam tylko dodać, że nie robię tego specjalnie. Więc wracając do tego tematu, to przede wszystkim tak, trzeba mieć biznes plan. Ja tego biznes plan nie miałam, nad czym bardzo ubolewam,
ale dzisiaj już po roku mogłabym powiedzieć, że mam plan na to, jak to rozwinąć, chociaż cały czas pracuję nad tym planem. Na pewno nie jest to jeszcze taki dopracowany plan. Druga kwestia, jeżeli chodzi o nieruchomości, dajcie, tylko się napiję trochę kawy. Ale dobra ta kawa. Nie no dobra, ta pistacjowa kawa jest bardzo dobra. Druga kwestia, jeżeli chodzi o nieruchomości i moje niepowodzenia, to mogłabym powiedzieć, że jak zaczynacie, jak macie licencję zrobioną, jak zaczynacie nieruchomości, to jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby znaleźć mentora. Oczywiście moim mentorem był, jest i będzie Ryan Serhant, ale niestety jak zaczynamy nieruchomości, naszym mentorem powinien być również broker, czyli osoba, która zajmuje się wami, a jak idziecie sami jako agenci, pracujecie, to jesteście, to macie po prostu, jesteście mentorami dla samych siebie, nic nie umiecie i musicie jakoś zacząć, ale dołączając do, zobaczcie się, jakie tu są piękne drożdżówki, chyba się skuszę, bułeczki, o, ta mi się wydaje, że ta będzie dobra, ta ciemna z tym dynią, ale też, no nie wiem, co myślicie, kurczę, chyba się skuszę, ale nie mam niczego do tej bułki, żeby zjeść, mam słodką kawę, więc chyba nie wypada zjeść jakieś drożdżówki. No słuchajcie, ludzie się na mnie patrzą z tą kamerą, to jest jedno. Dobra, nie będę brała tej bułki, widzicie, pokusy są na każdym rogu, na Manhattanie. Nie będę brała tych bułek, ale mam słodką kawę, także zasłodzę się i to mega. Jesteśmy na drugim punkcie tego vloga. Nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie, ale ja chcę nagrywać spontanicznie, nie chcę tutaj, wiecie, nie chcę tutaj ściemniać. Jesteśmy na drugim punkcie tego vloga, nie wiem, jak to wyjdzie. Okej, Agnes, kontynuuj, skup się kobieto. I moi drodzy, idąc do real estate, czyli zaczynając real estate w Nowym Jorku, przede wszystkim w Nowym Jorku, trzeba mieć mentora, trzeba mieć kogoś, kto, czyli po prostu brokera, czyli osobę, która, i agencję, trzeba wybrać dobrą agencję nieruchomości. Ja na początku nie wiedziałam w ogóle, co robię tak naprawdę i dałam się skusić na bycie agentem w New Jersey, gdzie ja kompletnie New Jersey nie lubię, i dałam się naciągnąć bez żadnych poszukiwań, naciągnąć na agencję Coldwell Banker. Coldwell Banker jest dobrą agencją, ale ja sobie może usiądę tutaj, będzie mi łatwiej do was mówić, chociaż przez kolejne 5 minut. Widzicie, jak tu jest głośno na Manhattanie, ja muszę kupić mikrofon do tej kamery. Dałam się namówić, naciągnąć na agencję Coldwell Banker i zaczęłam pracować dla teamu bez żadnych poszukiwań, czyli całkowicie bez żadnego researchu, cokolwiek. I powiem szczerze, że ten team, ta energia w tym teamie była straszna. Po prostu wszyscy się stresowali, denerwowali. Brokerka była wiecznie nerwowa, wiecznie zestresowana. I to mi dało takie poczucie, że tak wyglądają nieruchomości. Później zaczęłam pracować dla Kompasa na Fifth Avenue. Kompas jest dosyć specyficzną agencją, dlatego że oni biorą tylko doświadczonych agentów, ale broker, który mnie chciał wziąć do siebie, bardzo mu zależało na mnie, żeby mnie wziąć, widział we mnie potencjał, natomiast on, mamy do dzisiaj kontakt ze sobą, także dużo się nauczyłam, bo to był nauczyciel języka, to był nauczyciel matematyki, więc on też dużo mnie nauczył samo w sobie, że był nauczycielem, więc potrafił przekazać dobrze wiedzę, ale niestety nie miał też dobrego systemu, nigdy nie miał teamu, miał listingi takie, które były na Bronxie, na Harlem, to były dosyć takie gonienie po tych listingach, gdzie widzieliście moje vlogi wcześniejsze, tam były takie nieprzyjemne dzielnice,
jeden vlog, który nakręciłam na East Side, no to był chyba jedyne mieszkanie w takiej w miarę normalnej okolicy, a reszta mieszkań były w takich... Chociaż Bronx teraz to bym powiedziała, że już nie jest taki zły jak kiedyś. On miał mieszkania dla ludzi z małym income w Nowym Jorku, czyli z małymi zarobkami. Kiedyś wam nagram na ten temat vloga. Nagram wam również vloga na temat tego, że kupując pierwsze mieszkanie, nieruchomość w Nowym Jorku, można uzyskać dotacje z Nowego Jorku, 100 tysięcy dolarów, a również wam o tym opowiem, ale to nie w dzisiejszym vlogu, bo nie chcę już schodzić z innego tematu. I powiem wam, że on po prostu był strasznie znerwicowany, on był tak nerwowy, że nie dało się, ciężko było z nim pracować. Ja w pewnym momencie myślałam, że tak właśnie wyglądają nieruchomości w Nowym Jorku, że tak po prostu wygląda struktura, że taki jest system. Ja byłam jak takie małe dziecko, które nic nie wie na temat nieruchomości i nagle zaczynając pracę z takimi brokerami, którzy są wiecznie zdenerwowani, wiecznie po prostu sfrustrowani i tak się śmieję, że muszę kiedyś napisać o tym książkę, to pokazywało mi to, że tak to wygląda, że tak jest i ja powiedziałam, ja nie chcę, ja tak nie chcę, to nie jest dla mnie. Ale tak wcale nie jest i tak wcale nie musi być, więc trzeba zrobić research, trzeba naprawdę znaleźć team i agencję, która będzie wam odpowiadać i trzeba dać sobie czas, więc ja dałam sobie dosyć sporo czasu i myślę, że już znalazłam agencję, która mi odpowiada. Jestem w czasie poszukiwania teamu ludzi, dla których będę pracowała, bo pamiętajcie, to wy tak naprawdę przeprowadzacie rozmowę o pracę z nimi, a nie oni z wami, dlatego że wy jako agenci generujecie biznes prędzej czy później i oni tak naprawdę zarabiają. To jest taki biznes, gdzie jak wy nie znajdziecie klientów, jak wy nie sprzedacie, to tak naprawdę oni nie mają z was zarobku i oni też was mogą zwolnić, jeżeli nie przynosicie żadnej korzyści dla teamu i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę ostatnia kwestia w dzisiejszym vlogu, bo będę nagrywała drugą część tego vloga, muszę się troszeczkę przygotować, muszę sobie pomyśleć, co mogłabym wam powiedzieć, aby też nie pominąć, już muszę uciekać do pracy, także dzisiaj sobie pozwoliłam, dzięki wam, na taki mini relaks z drogą kawą ze Starbucksa w parku, zresztą w moim ulubionym parku, Brilliant Park, mam nadzieję, że dobrze wymawiam tę nazwę. Idę na Subway. I ostatnią kwestią, taką głupią kwestią, ale jest to kwestia ważna, kwestia dotycząca pieniędzy. Ja jak zaczynałam nieruchomości, powiedzmy rok, półtorej roku temu, ja nawet nie miałam laptopa. Chciałam mieć po prostu pieniądze, czyli jak samo zrobienie licencji nie jest takie drogie jak dodatkowe opłaty właśnie związane z dołączeniem do agencji, dołączenie do Kompasa miało mnie kosztować za samo dołączenie do Kompasa 2000 dolarów. Nie zdecydowałam się właśnie przez to, że nie mogłam się dogadać z tym brokerem, ale summa summarum, już muszę iść do Subway, ale same koszta dołączenia do agencji i nie tylko, ubezpieczenie, członkostwo Rebni w Nowym Jorku kosztuje pieniądze, więc, ale to są same, że tak powiem, góry, wierzchołki lodowe, bo potem zaczynają się jeszcze inne koszta. Także słuchajcie, tymczasem ja uciekam, już jestem w Subwayu. Na pewno się do was jeszcze odezwę w drugiej części tego vloga.